Dzień dobry, nazywam się Jacek Sokołowski, jestem, tak jak pani przedstawiła, dyrektorem sprzedaży Prima Power Central Europe i chciałbym państwa zapoznać z naszymi systemami automatyzacji. Może parę słów o firmie. Firma Prima Power posiada 5 zakładów produkcyjnych i centrów R&D rozrzuconych po całym świecie, w Europie Północnej. Jeden zakład produkcyjny w Finlandii i 2 centra technologiczne. Na południu Europy 2 zakłady produkcyjne, 2 centra technologiczne i head office w Stanach Zjednoczonych. Jeden zakład produkcyjny, 2 centra technologiczne i w Chinach jeden zakład produkcyjny i centrum technologiczne. Mamy również 2 inne brandy w ramach naszej firmy. Prima Additive, która zajmuje się produkcją drukarek 3D do metalu i Prima Electro, która produkuje tak zwaną elektronikę wbudowaną, ale tutaj skupiamy się na ofercie Prima Power, czyli branży obróbki blachy. Firma nasza ma ofertę modułową dostosowaną do różnych branż przemysłu obróbki blachy. Jesteśmy we wszystkich tych największych branżach obecni z naszymi urządzeniami. Firma nasza jest zgodna z nowymi trendami, jakby idziemy w tym trendzie zrównoważonego rozwoju. Podsumowując to w 2 słowach, green means. Green means to opłacalna produkcja, niskie zużycie energii, bo wszystkie nasze maszyny, które produkujemy, mają napędy serwoelektryczne. Oferujemy te napędy serwoelektryczne w naszych maszynach już od 1998 roku, czyli prawie 30 lat. Nie mamy już maszyn hydraulicznych, posiłkujemy się tylko hydraulicznymi prasami krawędziowymi od naszego partnera, jeżeli to jest potrzebne. Jeżeli nasze krawędziarki serwoelektryczne nie są w stanie podołać grubości czy długości. Staramy się minimalizować ilość odpadów i optymalizować wykorzystanie materiału, czy w arkuszach, czy w kręgach, bo również oferujemy możliwość zasilania naszych maszyn z kręgu. I proponujemy ergonomiczną produkcję, mniej pracy ręcznej, więcej automatyzacji, możliwość kontroli, zdalnego monitorowania stanu naszych maszyn. Naszym klientom oferujemy doświadczenie, ponad 50 lat doświadczenia, ponad 13 tysięcy zainstalowanych systemów na całym świecie, innowacyjność zarówno jeśli chodzi o same maszyny, jak i nasze eksperckie zespoły badawczo-rozwojowe. Green means, właśnie to, co wcześniej wspomniałem, oraz modułowość oferty, czyli cała oferta produkcyjna Prima Power jest modułowa, aż od pojedynczych maszyn automatyzowanych, aż po budowę bardzo zaawansowanych systemów elastycznej produkcji. No, tutaj nasz system, nasza produkcja obejmuje, może pokażę od razu tutaj, maszyny, prasy krawędziowe, serwoelektryczne. Tutaj również to jest jedyny produkt, który oferujemy również jako maszynę hydrauliczną. Możemy tutaj do pras krawędziowych dodawać automatyczne magazyny, automatyczne centra gnące w różnych wersjach wykonania i automatyzacji, lasery 2D, lasery 3D, całą rodzinę tych laserów jednych i drugich. Oferujemy rodzinę wykrawarek serwoelektrycznych oraz maszyn tak zwanych kombinowanych, czyli wykrawarek połączonych z gilotyną kątową o nazwach Shared Genius, Shared Brilliance. I te maszyny Shared Genius, Shared Brilliance łączymy w linie automatyczne z automatami. Taka linia wtedy nazywa się PSBB, czyli Punch Share Buffer Bending. I druga wersja maszyny kombinowanej to wykrawarki serwoelektryczne z laserami Fiber. I wtedy oczywiście te maszyny mogą pracować jako maszyny standalone, same z automatyzacją, niezależnie od innych maszyn, ale również maszyna, kombinacja z laserem może być, na jej podstawie może być budowana linia LPBB, czyli laser punch buffer bending, czyli połączenie tej maszyny przez robota kartezjańskiego z automatem gnącym. Na bazie laserów 2D również możemy budować automatyczne linie z automatami gnącymi z prasami krawędziowymi. Wtedy takie linie nazywamy LBB, czyli Laser Buffer Bending. Tutaj są pokazane przykładowa linia, tutaj u góry
ta PSBB właśnie zbudowana na bazie maszyny Shared Genius z robotem portalowym integrującym dwie maszyny, czyli Shared Geniusa z automatem gnącym. U dołu taka sama linia, tylko że podpięta do magazynu automatycznego Night Rain na załadunku i na, tutaj na robotach. Tutaj jest akurat kombinacja wykrawarki z laserem, czyli linia LPBB podłączona z automatem gnącym i połączona z magazynem na załadunku na oddawaniu detali po wycięciu posortowanych detali i pobieraniu z magazynu, jak również automat gnący jest też oprócz bezpośredniego połączenia w linii z maszyną tnącą połączony samodzielnie z automatem z magazynem. Nasza oferta dla klientów, jeśli chodzi o systemy, zaczyna się od najprostszych systemów, czyli FMU. Definiujemy ten system FMU jako pojedyncze maszyny, wykrawarki, lasery 2D, maszyny kombinowane, czy prasy krawędziowe, które, bo one oczywiście wszystkie mogą być obsługiwane ręcznie, ale jeżeli chcemy stworzyć FMU, to musimy dodać do tych maszyn systemy automatyzacji procesów załadunku, rozładunku, sortowania, startowania. I wtedy takie systemy nazywamy FMU. Systemy FMC, Flexible Manufacturing Cell, tutaj już oprócz automatyzacji tych procesów dodajemy również magazyny. Magazyny typu wieża, różnych wersjach wykonania, jak ewentualnie maszyny, magazyny liniowe. Systemy FMS to są linie produkcyjne złożone z co najmniej dwóch maszyn lub mogą być łączone do magazynów lub nie. Zacznijmy może teraz o ofertach maszyn. Tutaj jest maszyna, zaczynamy od magazynów. Magazyn wieżowy typu combo tower może być oferowany z jedną lub dwoma wieżami. Do magazynu mogą być podłączane ze wszystkich stron maszyny w różnych konfiguracjach po stronie załadunku. Ten magazyn ma stację input-output, przez którą zasila się magazyn materiałem i przez który można wydawać z magazynu albo surowy materiał, albo już na przykład pocięte, posortowane detale, jeżeli do maszyny jest podłączona jakaś maszyna tnąca i oddaje na magazyn wycięte detale. Magazyn może mieć stację input-output i może mieć stację MOV w osiach X i Y. Stacja MOV służy zazwyczaj do podłączania do kontaktu z na przykład prasą krawędziową. Obok magazynu stoi prasa krawędziowa, magazyn wystawia pocięte detale, operator bierze ze stacji MOV płaskie detale, wygina na prasach krawędziowych i idą do naszego procesu. Może to być również zrobotyzowana prasa krawędziowa. Do tego służą stacje MOV do łączenia z maszynami, które nie mają automatyzacji. Tutaj jest przykład połączenia wieży Combo Tower z maszyną po lewej stronie. Jest to wykrawarka z systemem automatyzacji procesu załadunku oraz odbioru i sortowania i startowania detali. Czyli magazyn wystawia surowy materiał na jednym z wagonów, wykrawarka obrabia arkusz, wycięte detale są pobierane przez ramię załadowcze tego systemu, ono jest również rozładowczym i odkłada na drugi wagon, również wystawiony z magazynu. I potem ten wycięte, posortowane, postertowane detale wracają na magazyn przy tym połączeniu. A tutaj z kolei widzicie Państwo, do takiego samego magazynu może być podłączony automat gnący. Czyli magazyn wtedy wystawia stertę na kasecie, stertę postertowanych detali i automat gnący swoim ramieniem, może również tam być obrotnica, tak jak tutaj, może obrócić, jeżeli potrzeba, detal przed gięciem, na przykład stal nierdzewna ofoliowana przed procesem gięcia, żeby ją obrócić na wykrawarce folią do góry, na gięciu folią do dołu. I następuje proces gięcia. Jeżeli te dwie maszyny natnącą postawimy z tej strony, a gnącą tak jak tutaj, to mamy już system FMS, prawda? Taki system będzie realizował proces cięcia, sortowania, stertowania i magazyn będzie, oprócz magazynowania, będzie również interfejsem, który sprzęga dwa procesy cięcia i gięcia. Innym rodzajem naszego magazynu jest magazyn Combo Tower Laser. Co to znaczy? To znaczy, że on jest dedykowany do naszych laserów 2D.
lasery nasze 2D są wbudowywane w jedną wieżę magazynu wymiennym stołem i proces automatyzacji załadunku i rozładunku z lasera na wymiennym stole jest realizowany przez magazyn. Jeżeli jest to magazyn jednowieżowy, to w zasadzie tylko laser może być do niego podłączony. Jeżeli damy magazyn dwuwieżowy, to do tego samego magazynu, do drugiej wieży możemy łączyć, na przykład tutaj po lewej stronie jest pokazana w osi X podłączona maszyna kombinowana, wykrawarka z gilotyną kątową i z systemem sortowania, sterytowania STS. Czyli ten sam magazyn może zasilać materiałem inną maszynę. Może być łączony w osi X, może być łączony w osi Y. Jeżeli tutaj jest stacja IOW, jest w osi Y, maszyna jest podłączona w osi X. Możemy dać odwrotnie połączenie. Tutaj stacja input-output zasilająca magazyn jest w osi X, a maszynę możemy łączyć w osi Y. Trzecia wersja naszych magazynów to tak zwane magazyny wieżowe FL, które są dedykowane do połączeń z urządzeniem załadowczym loading device, które za chwilę Państwu pokażę. I one służą głównie do tego, żeby wystawiać pojedyncze arkusze do maszyny wycinającej, do której są podłączone. Są takie procesy, gdzie to jest wymagane, żeby szybko wymieniać, nie wystawiać stertę blachy na kasecie, tylko wystawiać pojedyncze arkusze. Duża zmienność materiałów. To wtedy stosujemy te magazyny FL. No i oczywiście znowu automatyczne magazyny liniowe. Nitrain Genius z jednym lub dwoma rzędami bloków. Tutaj możemy rozbudować do 150 paruset, tysiąc kaset może być w takim magazynie. Możemy łączyć po obu stronach różnego rodzaju nasze maszyny. Stacja input-output, tutaj akurat jest podłączony, pokazany ten maszyna Shergenius z systemem sortowania. Na załadunku pobiera blachę z magazynu, po sortowaniu oddaje, detale wracają na magazyn. Magazyn Genius jest oferowany do rozmiarów arkuszy 1,5x3. Mamy jeszcze Brillance, za chwilę o nim powiem, który może mieszać rozmiary arkuszy. No i tutaj różne wariacje na temat magazynu Nitrain Genius. Tutaj jest pokazana linia PSBB, która, a jak akurat tutaj jest bardzo ciekawe rozwiązanie, na loading device zamiast arkuszy blachy linia jest zasilana z kręgów. Multikręgowa linia do rozkroju zasila loading device. W tej wersji loading device jest to wersja long loading device'a. Formatki przycięte spływają pod loading device i mogą zasilać magazyn, czyli ta linia może pracować zarówno na zasilanie linii, do której jest podłączona, i na zasilanie magazynów materiał przez loading device. To jest linia PSBB z robotem kartezjańskim podpiętym w dwóch połączeniach z magazynem i automat gnący z urządzeniem PCD podpiętym również bezpośrednio do magazynu. Tutaj obok jest zrobotyzowana cela gnąca z prasą krawędziową, naszą serwoelektryczną i z siedmiosiowym robotem antropomorficznym. Kolejny przykład na bazie, co możemy stworzyć, jaki system na bazie magazynu Nitrain. Tutaj jest znowu linia PSBB, tutaj ręczna prasa krawędziowa, obsługiwana ręcznie, automat gnący BCS Smart, automat gnący FBE, a tutaj linia lasera z systemem sortowania zbudowana na bazie lasera Platino z załadunkiem z magazynu i oddawaniem ażuru na magazyn. Automatyzacja LST odbiera ze stołu roboczego lasera wycięte detale, sortuje je, sterytuje na wagonach wystawianych z magazynu i potem oddaje wycięte formatki do magazynu. Jaka jest funkcjonalność takiej linii? Otóż ta maszyna może wycinać, zasilać automat gnący, ale może również oddawać detale wycięte, które nie są gięte na automacie gnącym z jakichś powodów, na magazyn. Przez magazyn mogą one poprzez stację MOW trafić do wszystkich maszyn gnących, w zależności od potrzeb. To samo możemy z tej linii uzyskać detale
detale wycięte na laserze mogą trafić przez robota PSR na automat gnący, ale mogą również trafić na te maszyny gnące pozostałe. Także jest to duża elastyczność procesu, duża elastyczność całej linii. No a tutaj jeszcze bardziej rozbudowany system, same linie podłączone do magazynu, linia PSBB, linia do rozkroju skręgu, zasila magazyn w materiał, zasila linię. Tutaj dodatkowo jeszcze ta linia jest ciekawostka, bo ta linia PSBB nie kończy się na automacie gnącym, ale jest również połączenie do zrobotyzowanej prasy krawędziowej, bo jeżeli nie wszystko da się wygiąć na automacie gnącym, to końcowe dogięcia zamykające mogą być robione na zrobotyzowanej prasie krawędziowej. Tutaj linia LPBB, czyli wykrawarko laser, zintegrowany z magazynem przez robota kartezjańskiego LSR i automat gnący w tej linii, który również ma osobne połączenie, a mimo że jest połączenie direct i maszyna zasila automat gnący, to również może być automat gnący zasilany z magazynu. A tutaj troszkę inna maszyna nasza laserowa, Laser Genius Plus zamiast Platino, która jest połączona z magazynem przez Night Rain, przez Combo Tower Laser i przez robota PSR. To jest taki dedykowany PSR 2D, taki kartezjański robot do lasera 2D, który odbiera detale z trzeciego wagonu, bo przy tym rozwiązaniu nasze lasery 2D muszą być wyposażone w trzy wymienne stoły, nie dwa, jak to jest standardowo, tylko w trzy wymienne stoły. I po obróbce ten stół wyjeżdża w obszar roboczy robota kartezjańskiego, który odbiera detale, sortuje, bo poprzednio widzieliście, kiedy automatyzacja LST odbierała detale ze stołu roboczego lasera. Tutaj odbiera detale nie ze stołu roboczego lasera, tylko z wymiennego stołu, który wyjechał z maszyny. To jest troszkę inny proces. I tutaj jest skomunikowana zarówno bezpośrednio z automatem gnącym, czyli linia LBB, i komunikacja we wszystkich kierunkach z magazynem. Laser Night Rain Brilliance to jest ten, jakby to samo, realizuje te wszystkie same funkcje, które Night Rain Genius, ale może być z jednym lub dwoma rzędami, ale tutaj możemy mieszać rozmiary arkuszy. Różne rozmiary bloków możemy mieć. 1,5x3, 1,5x4, 2x4. I łączyć do tego maszyny różnych rozmiarów nasze. Teraz może przejdźmy do maszyn i ich automatyzacji. Oferujemy całą rodzinę serwoelektrycznych automatów gnących. Automat Fastband to jest jedyna nasza maszyna, która nie ma rotatora. Tutaj rolą operatora jest obracanie detalu. Tyle, ile stron giętych, tyle razy operator musi obrócić, ale każda strona jest w trybie automatycznym. Cała sekwencja gięć jest robiona automatycznie. Rolą operatora jest tylko obrócić. Pozostałe automaty mają rotatory, czyli proces gięcia i obracania realizowany jest automatycznie, a jedynie różnią się metodą załadunku. Te maszyny BC Sharp i Smart są ładowane, płaski detal jest podawany na stół i jednocześnie odbierany wygięty panel. Proces gięcia i obracania jest zautomatyzowany. BCE to jest... Tutaj operator podaje płaski detal do zacisków na karetce, podobnie jak w wykrawarce. Karetka wprowadza płaski detal na stół roboczy pod rotator, rotator przejmuje, proces gięcia automatyczny, wygięty panel wyjeżdża i zjeżdża na dolny stół rozładowczy automatycznie. Maszyny Express Bender to są te maszyny, które łączymy w linię. One się... Tutaj mogą być różne zakresy automatyzacji załadunku i rozładunku. Za chwilę to pokażę. Tutaj jest oczywiście automaty gnące z robotami. Możemy łączyć z robotami siedmiosiowymi, sześciosiowymi robotami. Tutaj akurat Fastband łączony siedmiosiowym robotem może być sześcio. BCE Smart sześciosiowym robotem może być również siedmiosiowy robot. Tutaj BCE, przykład. Z sześcio- i siedmiosiowym robotem. No i EBE, tutaj EBE w standardzie ma stały stół załadowczy, kładziemy stertę blachę, ramię załadowcze pobiera pojedyncze detale ze sterty, podaje na stół, tam jest
pozycjonowany w narożach, proces zgięcia automatyczny, detal zjeżdża na stół automatycznie, na stół rozładowczy. Możemy, bardziej zaawansowany załadunek to urządzenie PCD z pozycjonującym transporterem, z obrotnicą, z wagonem, na który można podawać więcej niż jedną stertę. Jeszcze bardziej zaawansowany system to robot kartezjański PSR. Tutaj, jak panowie widzicie, możemy mieć nawet 6 osobnych pozycji załadowczych, 1,5 na 3, gdzie możemy sterty detali, wiele stert detali kłaść w wszystkich pozycjach. Tu akurat są pokazane 2 pojedyncze wagony i 2 stałe stoły. Z drugiej strony możemy mieć podwójne wagony, czyli możemy mieć nawet 6 pozycji załadowczych, obrotnica, automat. Tutaj z kolei chciałbym się skupić na automatyzacji rozładunku. Zamiast odbierać przez operatora z tego stołu, możemy wydłużyć belkę i zaoferować urządzenie USS, które odbiera wygięty panel ze stołu i sortuje, stertuje na paletę. Bardziej rozbudowana wersja USS-a, to możemy dodać transporter, który będzie przesuwał już te panele, nie panele, palety z detalami, tak żeby zwiększyć obszar sortowania, stertowania, i możemy doposażyć maszynę w drugi uchwyt, tylko rozładowczy. Czyli mamy jeden uchwyt na załadunku, drugi na rozładunku. Możemy oczywiście również na rozładunku zamiast USS-a zintegrować maszynę z robotami 6- lub 7-osiowym. Gdyby pan puścił film numer 1. Mogę prosić o film numer 1? Tutaj chciałbym państwu teraz pokazać taką integrację automatu gnącego z prasą krawędziową i z operacjami rozładunku. Czyli automat gnący, z automatu gnącego detale zjeżdżają po wygięciu na automacie do obszaru obsługiwanego przez robota. A tutaj jest obrotnica, właśnie to do obracania detalu przy załadunku na automat gnący pokazana. Proces zgięcia, automatyczny obrót. Tutaj akurat jest rozładunek wąskich profili giętych i odłamywanych przy pomocy opcji BCP. I potem niektóre z paneli, albo żeby być dalej podawane na inne procesy, są odbierane przez robota 7-osiowego, który gdzieś tam sortuje, stertuje, ale również ten sam robot, jak panowie za chwilę zobaczycie, tutaj jest prasa krawędziowa serwoelektryczna EP0550 w tle tego robota, na której będzie wykonywał operację również gięcia. Wymiana griperów automatyczna. Tutaj ta cela nie ma, prasa krawędziowa nie ma systemu, automatycznego systemu wymiany narzędzi, dlatego tutaj jest magazyn narzędzi, które są wymieniane przez robota. Dobrze, może przerwijmy to, bo nie chcę, film jest za długi, nie chcę tutaj. Dobra, wracamy dalej. No i oczywiście kolejne maszyny to serwoelektryczne prasy krawędziowe serii EP. Największa maszyna to jest 200 ton, 4 metry, 55 ton, 2 metry, 100 ton, 105 ton, 3 metry, 135 ton, 3,6 metra. Maszyny te możemy łączyć z automatycznymi magazynami wymiany narzędzi. Wtedy takie połączenie nazywa się EP Genius. Mamy również prasy krawędziowe hydrauliczne, o czym wspomniałem.
które jeżeli są potrzebne większe naciski czy długości niż oferują nasze prasy serwoelektryczne. Możemy również stworzyć tego typu celę gnącą, czyli dwie maszyny podłączone do jednego wspólnego magazynu. Wtedy się to nazywa EP Genius Duo. No i oczywiście możemy robotyzować zarówno prasy krawędziowe bez magazynów, jak i z magazynem dodawać się roboty 6- lub 7-osiowe. Teraz przejdziemy do automatyzacji naszych maszyn tnących, czyli wykrawarek Pan Sharp, Pan Genius, kombinacji wykrawarka plus laser, czyli Kombi Sharp i Kombi Genius i kombinacji wykrawarka i giletyna kątowa, czyli Sharp Genius i Sharp Brilliance. Tu może kilka istotnych cech użytkowych naszych wszystkich wykrawarek w tych wszystkich maszynach. Wszędzie, nie tylko w tych maszynach, również gnących, oferujemy serwoelektryczny napęd bijaka i wszystkich osi CNC. Oferujemy system narzędziowy TIG-TARET, zamknięty korpus, nieruchomy stół z pokryciem szczotkowym i podnoszonymi podporami kulowymi w procesie załadunku. Nasze rewolwery są elastycznie konfigurowane. Możemy oferować od 20 do nawet kilkuset narzędzi w rewolwerze, stacji narzędziowych w rewolwerze dzięki stacjom Multitool. I co ważne, wszystkie nasze stacje narzędziowe mogą być nieobrotowe lub obrotowe, jeżeli klient ma taką potrzebę, lub mieszanką stacji nieobrotowych i obrotowych. Także spokojnie możemy mieć nawet kilka... Oczywiście nie jest to może rozsądne rozwiązanie, jeżeli byśmy dali w rewolwerze 16-pozycyjnym w każdej pozycji 24-krotny multitool z obrotowymi narzędziami, to mamy 380 stacji obrotowych. Małych, bo małych, ale mamy wszystkie obrotowe. Naciski bijaka w różnych maszynach 17, 20, 23, 25, 30 ton nacisku. Programowane zaciski arkusza. To są automatyczny rozstaw zacisków w pozycje wyjściowe zapisane w programie NC i indywidualny przesuw każdego z zacisków, tak żeby wyeliminować martwą strefę. Jeżeli ma być wykonany otwór w strefie ochronnej zacisku lub pod zaciskiem, wtedy pozostałe zaciski trzymają i ten, pod którym ma być wykonany ten otwór, odjeżdża, łapie w innym miejscu. Nie mamy martwej strefy od strony zacisków, czyli 100% wykorzystanie arkusza. Green means. Sterowane CNC, napęd matrycy w pionie. Oprócz napędu CNC bijaka możemy oferować serwoelektryczny napęd CNC matrycy w pionie dla zwiększenia możliwości operacji przetłaczania. Możemy zaoferować syp roboczy w wykrawarce 500x500. W kombinacjach z laserem również mogą być sypy robocze do lasera, osobne, niezależne od sypu wykrawarki. Do sypów roboczych wykrawarki możemy dodawać system sortujący, który detale usuwane przez syp będzie sortował do kilku skrzynek. Transportery odpadów powstałych w procesie wykrawania, płaskie lub również do wysokiego pojemnika. Jeżeli maszyna pracuje w linii bezobsługowej, to pewnie lepiej dać i płaski, i do wysokiego pojemnika, żeby rzadziej opróżniać te pojemniki. System automatycznego smarowania narzędzi w stacjach rewolweru, system natrysku, filmu olejowego lub alkoholowego na arkusz, jeżeli tak jest potrzeba, czujniki palcowe do ochrony rewolweru, pneumatyczne siłowniki po obu stronach rewolweru do przytrzymania blachy podczas repozycji. Możemy oferować również opcję gwintowania za pomocą multituli lub zespołów gwintujących z 6 stacjami. 6 różnych rozmiarów gwintów. Możemy wykonywać gwinty, różnego rozmiaru gwinty, od M2,5 do M10 nawet. Drukarki atramentowe, laserowe znakowanie, drukarki laserowe, etykieciarki. To są funkcje, które może realizować nasza wykrawarka. I teraz automatyzacje do wykrawarek i maszyn pozostałych tnących. Compaq Express to jest taka nasza podstawowa automatyzacja, która realizuje funkcję załadunku. Z górnego stołu jest brany materiał wyjściowy i po obróbce rozładowywany na dolny stół. 3 tony blachy na górnym stole i to wszystko można rozładować na dolny stół. Można zostawić maszynę z tym Compaq Expressem jako taką automatyczną celę produkcyjną, zapomnieć o niej na całą zmianę. Jeżeli wystarczająco materiału, to może pracować.
Jest to tylko o tyle zamknięte rozwiązanie, że Compaq Expressa nie możemy połączyć z żadnym z magazynów. Ale ona może pracować jako takie, ten FMU, jako osobny, taka cela produkcyjna FMU. Z kolei kolejna automatyzacja Loading Device. Loading Device daje o wiele więcej możliwości połączeń z magazynami. Ona też realizuje funkcję załadunku. Tutaj jest pokazana maszyna kombinowana, wykrawarka laser z Loading Device'em, a można dodać również tutaj po prawej stronie, jeżeli chcemy rozładowywać automatycznie, taka prosta cela załadowcza i rozładowcza, czyli UDC, stół rozładowczy, gdzie po obróbce zjeżdża. Czyli podobne funkcje realizuje na Compaq Express. Ale Loading Device możemy ma znacznie więcej możliwości, ponieważ możemy zaoferować Loading Device z obrotowym uchwytem, co daje nam bardzo ciekawe możliwości połączenia naszych maszyn czy linii z magazynami, czy z linią do rozkroju skręgu na przykład. Loading Device w wersji standardowej może mieć pojedynczy stały stół, pojedynczy wagon lub podwójne wagony, tak jak tutaj widać, czyli tutaj możemy mieć dwie sterty po 3 tony, z których Loading Device będzie pobierał i ładował blachę na maszynę, do której jest podłączony. Może być wersja long, czyli dwie pozycje, w których mogą być pojedyncze stoły, pojedyncze wagony, podwójne wagony. Tu już mamy 4 pozycje załadowcze, czyli na każdej po 3 tony. Czyli już mamy taki jakby mały bufor magazynowy, który bez magazynu. Tutaj pokazane loading device podłączone do kręgu, co już wcześniej pokazywałem. Czyli maszyna podłączona w ten sposób do kręgu jest zasilana formatkami z linii do rozkroju skręgu. Tutaj przycięte formatki zjeżdżają na transporter pozycjonujący. Uchwyt bierze z tej pozycji i może ładować na maszynę, albo może tutaj startować przycięte formatki. Tutaj jest ciekawy przypadek, czyli tutaj wykorzystanie jest obrotowego gripera. To jest linia LPBB, czyli wykrawarko laser z automatem, podłączone na loading device w pozycji, jest LD long z obrotowym griperem. W pozycji tej pierwszej jest podłączony loading device do magazynu Combo Tower, a w drugiej pozycji jest podłączony do linii do rozkroju skręgu pod kątem prostym. Czyli linia skręgu może zasilać bezpośrednio linię produkcyjną, ale również może nacinać materiał na magazyn. Tu z kolei linia do rozkroju skręgu i loading device spięte do magazynu Night Rain również. Materiał może zasilać maszynę tnącą i może zasilać magazyn. Tutaj przykład połączenia loading device'a do magazynu Combo Tower po osi Y, Shared Genius z systemem sortującym w osi Y. Tutaj to ta sama linia, ale po osi X podłączona do magazynu Combo Tower laser. Tutaj z kolei też bardzo ciekawe rozwiązanie do magazynu Night Rain. Podłączone dwie linie PSBB, czyli wykrawarka z gilotyną spięta bezpośrednio z automatem gnącym. Jedna, a druga wykrawarka Shared Genius podłączona do zrobotyzowanego automatu FBE. I tutaj podłączone są dzięki obrotowemu griperowi do magazynu. Magazyn wystawia w ten sposób. Griper się obraca, bierze z wagonu, obraca się i podaje na maszynę. Jeżeli taka jest potrzeba, żeby przepływ materiału był w tę stronę, po wycięciu detale nie muszą wracać na magazyn, to jest to bardzo fajne rozwiązanie ukierunkujące przepływ materiału. Tutaj na końcu można jakby oddawać te detale do innych procesów. To jest kolejna wersja automatyzacji LST. Automatyzacja LST do wykrawarek i kombinacji z wykrawarka laser realizuje funkcję załadunku, odbioru, sortowania, startowania i rozładunku ażuru. Tutaj jest wersja short, tutaj są 2 wagony. Jeden wagon z materiałem wyjściowym, drugi wagon z paletami na odkładanie detali. One się zmieniają pozycję, jeżeli gripper bierze materiał wyjściowy, ładuje na wykrawarkę, wagon do rozładunku najeżdża na wagon załadowczy, ramię odbiera detale, wycięte detale, sortuje, startuje na paletach. A po obróbce arkusza ażur zjeżdża na stół rozładowczy z mechanizmem nożycowym.
Tu jest to samo, tylko do maszyny Combi Genius. Tutaj się różni troszkę pozycją stołu do rozładunku ażuru, ponieważ laser, wykrawarka z laserem tutaj musi mieć miejsce, żeby na przykład zainstalować transporter do odpadów z lasera czy sortownik detali usuwanych przez syp laserowy. Bo jeżeli nie wszystkie detale będziemy sortować, stertować na wagonie, to możemy je usuwać przez syp roboczy w stole maszyny na transporter, który będzie je zrzucał do sortownika ustawionego pod stołem. Mniejsze detale czy z innych powodów. Tutaj jest wersja LST, ale w wersji long. Wersja long tym się różni od short, że możemy mieć dwie pozycje, dwa wagony załadowcze i dwa wagony do rozładunku. Czyli mamy większe bufory. I również rozładunek ażuru. Tutaj do lasera, tam było do wykrawarki. Tutaj przykład podłączenia automatyzacji LST do magazynu Nitrain w osi Y, czyli magazyn wystawia materiał, wykrawarka odbiera detale, sortuje drugi wagon i zarówno wymienia materiał, potem również jak i oddaje detale na magazyn. Ażur nie wraca w tym przypadku, nie wraca na magazyn, czy musi być odebrany z tego stołu. Tutaj to samo połączenie, ale z magazynem Combo w osi Y. Także ten sam proces. Tutaj z kolei automatyzacja LSR. To jest taki robot kartezjański, bramowy robot do obsługi maszyn Combi Genius, czyli wykrawarko laserów i Punch Genius. To jest bardziej zaawansowany robot. On ma gripper, jest przesuwany zarówno w osi Y, jak i w osi X. I tutaj jest trzypoziomowe wagony. Jeden na materiał, jeden na rozładunek stert i na ażur. Jeżeli to podłączymy taką maszynę z LSR-em do magazynu, to ażur tutaj w tym przypadku wraca również na magazyn. Tutaj wersja long, taka jak LST była wersja long również. Tutaj mamy wtedy dwie pozycje załadowcze, dwie pozycje na sortowanie, stertowanie i trzecia na ażur. Tutaj połączenie z LSR-em do magazynu Combo Tower w osi X. Przy połączeniu w osi X między magazynem a LSR-em jest wymiana materiał i sterty detali. Ażur nie wraca. Przy połączeniu w osi Y jak najbardziej możemy, wszystkie te elementy wracają na magazyn, czyli i materiał się wymienia, i detale wycięte wracają na magazyn, i ażur wraca na magazyn. Tutaj wersja long podłączona, czyli podwójne połączenie na załadunku, podwójne na sortowaniu i ażur również wraca. Tutaj z kolei na bazie maszyny Combi Genius z LSR-em możemy budować automatyczną linię, czyli proces cięcia i gięcia zintegrowane w jednej automatycznej linii. Przez robota LSR. Robot LSR podaje, może sortować, stertować detale na wagon, może podawać bezpośrednio ze stołu na transporter. Transporter podaje na automat wnący, następuje gięcie i oczywiście może LSR pobierać czasowo zbuforowane detale na wagonie i podawać je w odpowiedniej kolejności na automat gnący. Tutaj jest przykład linii LPBB na załadunku z systemem USS, żeby lepiej zautomatyzować proces, i z magazynem Combo Tower podpiętym do LSR-a, czyli tutaj w tym miejscu jest podpięty magazyn i może realizować wszystkie te funkcje, o których mówiłem. Czyli zasilanie materiałem, magazynowanie stert detali i ażur. Tutaj podłączenie linii LPBB do magazynu Nitrain. Podwójne połączenie na załadunku materiału, podwójne połączenie na stertach i ażurze. I bezpośrednie spięcie z automatem gnącym i automat gnący ma swoje PCD, czyli ten urządzenie załadowcze PCD, które jest również spięte z magazynem. To pozwala na przepływ materiału, detali bezpośrednio po wycięciu na automat gnący,
chwilowym zbuferowaniu i podaniu na automat gnący, oddaniu detali na magazyn i zasilenia tym automatu gnącego poprzez magazyn za jakiś czas, lub również dzięki temu połączeniu automatu z magazynem zasilenia automatu z innych maszyn tnących, jeżeli są podpięte do magazynu. Jeżeli mamy dłuższy magazyn lub z drugiej strony mamy podpięte jakieś maszyny wycinające, które stertują detale, to możemy te sterty wystawić do automatu. Możemy tutaj również przez ten wagon zasilić automat gnący jakimiś detalami podanymi przez operatora. Stertę blachy możemy zasilić z jakiejś maszyny niepodpiętej do magazynu. Tu jest z kolei przykład linii LPBB, ale na gięciu nie ma automatu, tylko zrobotyzowana prasa krawędziowa, siedmiosiowa. Tego typu rozwiązanie oferujemy, kiedy grubości obrabianych blach są wyższe niż 3 mm głównie. No bo dla automat gnący gnie panele z blachy do 3,2 mm maksymalnie. Jeżeli obrabiamy grubsze blachy, to wtedy zamiast automatu możemy to łączyć, w linii możemy łączyć prasy krawędziowe zrobotyzowane. Tutaj jest z kolei budowa linii tak zwanej punch bend. Jest to takie dosyć specyficzne rozwiązanie linii budowanej na bazie wykrawarki z automatem. Tego typu rozwiązanie dedykujemy dla klientów, którzy chcą obrabiać, produkować z preformatek, gotowych formatek przyciętych na wymiar. Na przykład przy produkcji drzwi, czasami tak jest, półek. No, są takie, jest taka produkcja, że klient kupuje gotowe preformatki. I wtedy rolą wykrawarki jest tylko wycięcie naroży, przetłoczenie, przegwintowanie, wcięcie ewentualnie coś tam w krawędziach, jeżeli jest potrzeba. I nie obrabia obrysów. Nie wycina z arkusza, z większego arkusza obrysów. Po zakończeniu procesu detal, stół koordynacyjny, nasz belka koordynacyjna z zaciskami podaje na transporter, wypuszcza detal przesuwa się na transporter pozycjonujący automatu gnącego i jest gięty. Jeżeli potrzeba, może być również obrócony, bo w linii może być obrotnica. Możemy również zasilać to magazynem tak FL na przykład do wydawania pojedynczych arkuszy. A tutaj jest ciekawe takie rozwiązanie customizowane dla jednego z naszych klientów, gdzie tutaj mamy na załadunku urządzenie załadowcze w wersji long z dwoma stołami w każdej z pozycji i na rozładunku jest dodatkowo robot antropomorficzny, siedmiosiowy, który odbiera wygięte panele i sortuje, stertuje w tych pozycjach. Teraz kombinacja, może teraz LPBB pan puści ten numer dwa, tak. To jest taka animacja linii LPBB, czyli zbudowanej na bazie wykrawarki z laserem. Tutaj będzie pokazane oczywiście bez połączenia z magazynem, tylko linia będzie zasilana w materiał przez operatora. Ale chodzi mi o pokazanie idei, jak to pracuje. Czyli kombinacja wykrawarka z laserem, robot kartezjański LSR, automat gnący z obrotnicą, z urządzeniem PCD. Załadunek może być realizowany z magazynu. Tutaj jest akurat dostarczany na palecie. Ramię robota zmierzyło grubość, czy detektor podwójnego arkusza, wstępne pozycjonowanie, załadunek. To już nie będziemy się skupiać na procesie cięcia, bo to nie jest istotne. Mi chodzi o pokazanie idei pracy, jak to pracuje. Bierze teraz, tam proces cięcia trwa, wziął drugi arkusz, spozycjonował na tym transporterze rolkowym i poszedł do... Widzicie, robot może trzymać, może podążać za blachą, dzięki temu, że jest przesuwny w osiach X i Y. Bierze, odkłada, sortuje, stertuje detale na wagon rozładowczy, ale może je również podawać bezpośrednio na
automat gnący, co będzie potem pokazane. A teraz zobaczcie, teraz będzie rozładunek ażuru. On zjeżdża na ten rolkowy transporter, on się cofa, ażur spada na wagon pod tym rolkowym transporterem. I tak pracuje robot LSR w wersji short. Ten detal poszedł od razu na transporter do bezpośredniego połączenia z automatem gnącym. I tam trafia na gięcie. Teraz weźmie z wagonu chwilowo zbuferowane detale i poda na gięcie. No i sekwencja kolejność jest oczywiście programowalna, więc to już zależy od tego, jak zostanie zaprogramowane. I proces gięcia na automacie. Obrotnica, obraca. Dobra. Starczy, lecimy dalej. I teraz maszyny Shear Genius, Shear Brilliance. Tutaj to są kombinacje wykrawarek z gilotynami kątowymi. Shear Brilliance jest na napędach liniowych. Gilotyna ma w dwóch osiach gilotynę kątową. W tej osi 1000 metrów ostrze, w tej 1528. I może nacinać różnej wielkości formatki w całym arkuszu o różnej długości. Dzięki temu, że płaszczyzna gilotyny jest ustawiona pod kątem do płaszczyzny stołu maszyny, czyli można nacinać i w każdej osi osobno i w obu osiach jednocześnie. Maszyna jest wyposażana, bo detale po odcięciu gilotyną spadają na transportery i idą dalej do systemu rozładunku. Po drodze mogą zostać posortowane do skrzynek ustawionych pod takim transporterem C1500. Mogą jechać dalej albo spaść do skrzynek, jeżeli nie muszą, nie są... Taki jest wybór. Automatycznie oczywiście to jest programowane. Mogą być zakończone takim easy sortingiem, gdzie spadają grawitacyjnie, bo on jest pochylony, ten stół rozładowczy. Są lekko stertowane i potem stąd musi wziąć się operator. Lub może być zakończona maszyna, jeżeli pracuje jako osobna cela, z systemem STS do sortowania i stertowania. Wtedy detale schodzące z Shear Geniusa są sortowane, stertowane na jednym lub dwóch wagonach. Zarówno na loading device, jak i na STS-ie można podłączyć maszynę, taką linię do... Tutaj STS podłączony, wcześniej loading device też może być podłączony. Bardziej rozbudowanym systemem sortującym jest robot kartezjański PSR. On działa podobnie jak LSR, który widzieliście do kombinacji z laserem, ale on realizuje tylko funkcję odbioru wyciętych detali, ich sortowania, stertowania i podawania na automat gnący. Tutaj nie ma ażurów w Shear Geniusie i nie ma zasilania materiałem. Linia jest zasilana materiałem przez loading device, czyli od drugiej strony. Tutaj jest załadunek, a tutaj jest tylko odbiór wyciętych detali, sortowanie, stertowanie i podawanie na proces gięcia. Wersja short z dwoma pozycjami. B1 to jest od strony magazynu lub bezobsługowej, a 1 to jest od strony obsługowej. Tutaj mogą być stałe stoły lub pojedyncze lub podwójne wagony. Wersja short, long ma dwie pozycje, B1, B2 od strony obsługowej, a 1 na 2 od strony obsługowej. Od strony obsługowej mogą być również wagony, jeżeli łączymy PSR-a z magazynem. O, tutaj na przykład, jeżeli łączymy PSR-a z magazynem MyTrain, to po stronie B1, B2 również dajemy wagony, które wymieniają się materiałami. To jest wersja long z najbardziej rozbudowanej konfiguracji, czyli od strony, jeżeli tutaj by się kończyła linia, to tutaj po prostu możemy mieć aż do dwóch pozycji, jeżeli są podwójne wagony i po jednej pozycji B1, B2 na stołach, czyli mamy sześć pozycji, na każdej do 3 ton możemy posortować, postertować detali. Przy połączeniu z magazynem to jest, tutaj również mogą być wagony, a tutaj również mogą być stałe stoły, pojedyncze wagony, podwójne wagony, więc jest to bardzo rozbudowany bufor, który jest jakby sercem całej maszyny. Tutaj są linie
linie PSBB budowane na bazie maszyny Shared Genius w połączeniu z automatem. Linia Direct, czyli tutaj Shared Genius połączony z EBE przez urządzenie PCD automatu gnącego. Tutaj możemy odbierać z linii przez ten wagon i zasilać linię jakimiś detalami wyciętymi z innej maszyny, obrotnica. I tak, tutaj dodatkowo rozbudowana w pozycji 1 linia o system sortująco-stertujący, który odbiera detale, sortuje, stertuje, z tym, że jak system STS posortuje detale, to one jakby spadają z linii. Nie mogą być podane, wrócić na linię. Chyba, że przez stół, przez ten wagon załadowczy, czyli odbierane z wózka i podawane tutaj. Albo przez magazyn, jeżeli STS jest podłączony przez magazyn, to wtedy może wrócić na magazyn i zasilić automat gnący od strony magazynu w sposób automatyczny. Tutaj jest wizualizacja takiej linii z STS-em i z PCD. Tutaj linia taka najbardziej rozbudowana, czyli PSBB z robotem kartezjańskim. Robot kartezjański daje dużą swobodę pracy każdej z maszyn. Każda z nich może pracować w swoim tempie, ponieważ on buforuje różnice czasowe między maszyną tnącą i gnącą, dając czas. Jedna na drugą nie musi czekać. Nie ma tego wąskiego gardła, co przy innych liniach. I tutaj również robot kartezjański może się komunikować ze światem zewnętrznym, z operatorem. Można odbierać z linii wycięte detale, które nie idą na gięcie lub na magazyn, zasilać je tam gdzieś do innych procesów, lub można zadawać również detale wycięte na innych maszynach do procesu gięcia. Można z lasera przywieźć detale postertowane i one zostaną wygięte. Można tutaj lub tutaj podać te detale. O, i tutaj jest taka linia, gdyby pan mógł puścić film numer 3. 3 zdaje się, tak? Czyli PSB, modular PSBB. To tutaj pokażę może ideę pracy Shared Geniusa, jak to, żebyście lepiej zrozumieli pracę tej gilotyny i za chwilę puszczę. Detektor podwójnego arkusza. Automatyczny załadunek do zacisków rozstawionych w pozycje wyjściowe. Tutaj ta linia kończy się systemem STS, czyli tym systemem sortująco-stertującym. Zobaczycie Państwo, jak to pracuje. Tutaj będzie bardzo ciekawa animacja pracy gilotyny. To lepiej pozwoli Państwu zrozumieć, jak ta gilotyna odcina detale. Czyli wykrawarka robi swoją robotę teraz. Za chwilę zniknie nam korpus gilotyny i zostanie same ostrza gilotyny w obu osiach zostaną, żeby pokazać Państwu proces cięcia. Zniknął korpus i teraz widzimy dwa zespolone noże ustawione z automatyczną regulacją luzu pomiędzy ostrzami. Otwiera się syp, będzie cięcie, wyrównywanie krawędzi. Za chwilę jeszcze tam coś na wykrawarka robi i zaraz podjedzie pod gilotynę. Wyrównuje krawędź detali w osi X, w osi Y. I teraz nacina jednym uderzeniem mniejsze detale, które mogą spadać właśnie do skrzynek
tutaj przez, dzięki temu sortownikowi C1500, jak panowie widzicie, są sortowane. Leci, otwiera, mach, sortuje, startuje detale. Zobaczycie też odcinanie oczywiście dużych formatek, dłuższych, które będą odcinane nie za jednym uderzeniem, tylko kilkoma cięciami gilotyny. Teraz wrócił arkusz do wykrawarki, kontynuuje tam obróbkę, bo to tutaj ruch arkusza między gilotyną a wykrawarką może być, że tak powiem, zaprogramowany. Może coś odciąć, wrócić na wykrawarkę, coś dalej dokonać jakiejś obróbki na wykrawarce i odcinać dalej. No tam wykrawarka cały czas coś nam robi i teraz wjeżdża na gilotynę. A nie, jeszcze nie wjechał. No i teraz, mach. Wyrównał krawędź. No i teraz będzie nacinał dłuższy detal na dwa razy. Widzicie, dwa razy pociął dłuższy detal niż 1000. Tu nawet na trzy razy pociął jeszcze dłuższy detal, 3-metrowy. I to zjeżdża. Ostatni wypuścił. I teraz przejdziemy, spojrzymy z pozycji systemu sortowania. To, co schodzi z maszyny Shared Genius. Tam spadają jakby odpady do skrzynek zarówno z wykrawarki, jak i z gilotyny kątowej. A tutaj wycięte detale będą teraz sortowane przez system. O, widzicie, jedzie detal. Zderzaki. Tam pod spodem przesuwa się wagon. A w tej osi są zderzaki, które ustalają położenie w tej osi. I grawitacyjnie detal spada na wagon pod spodem. Może być jeden wagon, może być kilka wagonów. No i wagon wyjeżdża. I na drugi wagon, czyli było ciekawiej, spadł kolejny. Dziękuję i teraz na kolejny filmik, ten modularność PSBB. Tutaj jak budujemy linię PSBB modułową, od maszyny do linii. Jak możemy to rozbudowywać do coraz bardziej zaawansowanego systemu. Loading device, to o czym mówiłem, czyli tutaj różne wersje rozwiązań na załadunku. Stały stół był, teraz pojedynczy wagon. Podwójny wagon. Magazyn. Magazyn Combo Tower, dwuwieżowy zamiast FL-a. Może być jeszcze, przypominam, linia do rozkroju z kręgu, co widzieliście na innych tam. Transportery odpadów z wykrawarki, z gilotyny kątowej do wysokich pojemników. Sortownik pod Shared Geniusem, tutaj pod stołem Shared Geniusa do sortowania, startowania mniejszych detali. Jak również sortowniki C1500. Tutaj może być aż do czterech tych adresów C1500 i połączenie bezpośrednie z automatem gnącym. Możemy dodawać tych sortowników C1500 nawet do czterech sztuk. Możemy załadunek dla automatu rozbudować o urządzenie PCD z obrotnicą, z wagonem. Cały czas poruszamy się przy połączeniu Direct. Możemy dodać bufor taki SPB, który w pionie może czasowo przechwytywać detale schodzące z Shared Geniusa, żeby dać czas pozostałym urządzeniom. Możemy dodać sortownik STS, który będzie sortował, startował detale. No i oczywiście możemy dodać robota kartezjańskiego, krótkiego lub
długiego. I tak, dzięki takim modułowym rozwiązaniom możemy budować linie zarówno PSBB, jak i wcześniej LPBB. Możemy to również łączyć do magazynu, tak jak już to Night Train, czyli zamiast. Dziękuję bardzo. Tutaj przykład linii połączonej na loading device z linią do rozkroju skręgu, to co już wcześniej mówiłem, z robotem PSR. Tutaj linia PSBB spięta do magazynu Night Train z robotem PSR. No i teraz przechodzimy do automatyzacji laserów 2D. Najprostsza automatyzacja Compact Server. Tutaj Compact Server realizuje funkcję załadunku z jednej półki materiału wyjściowego i rozładunku po obróbce na drugą pozycję rozładowczą. Compact Server to jest takie najprostsze rozwiązanie. Wszystkie nasze lasery mogą być z wymiennym stołem obsługiwane przez ten system Compact Server. Tutaj inny magazyn Laser Genius z Compact Serverem i dodatkowo z trzecim wymiennym stołem. Co to umożliwia? To daje taką możliwość, że na przykład możemy zamiast rozładowywać wyciętą, obrobioną blachę na wagon rozładowczy, na kasetę rozładowczą, możemy wypuścić, może wyjechać tutaj i operator na szybko potrzebuje jakieś detale, prawda, bo tam coś zabrakło gdzieś w procesie produkcji, to zamiast czekać, aż tam ktoś odbierze z Compact Servera całą stertę, wyjeżdża mu blacha, wyjmuje sobie potrzebne detale i ażur gdzieś tam wyrzuca. Tutaj również można wykorzystać do podania innego materiału niż jest w Compact Serverze do obróbki, prawda, na szybko chcemy obrobić jakiś inny materiał niż jest w systemie automatyzacji, podajemy, wjeżdża nas tu, obrabia. Automatyzacja LU jest oferowana również jako alternatywa do Compact Servera, realizuje funkcję załadunku materiału i rozładunku blachy z detalami pozostawionymi w ażurze. Jeżeli zostanie to doposażone w system sortowania, tak jak widzieliście kiedyś na wcześniejszych slajdach, to tutaj rozładowuje sama ażur, ale jeżeli nie ma sortowania, no to rozładuje detale z ażurem. Tutaj pokazane LU połączone z systemem LST, czyli tutaj LST realizuje odbiór detali ze stołu, sortuje, stertuje. LU ładuje materiał pochodzący z linii do rozkroju skręgu. Ładuje materiał po wyjęciu wszystkich i ażur wraca do LU i jest rozładowywany. Tutaj połączenie z magazynem LU jest zasilane w materiał i oddawany jest ażur na magazyn i LST oddaje na magazyn detale. Tutaj jest podłączenie LU z Combo Towerem w osi Y. Tutaj jest połączenie z Combo Towerem w osi X przez LU. Tutaj jest kustomizowane połączenie z Combo Towerem więcej niż jednego lasera. Czyli tutaj magazyn wydaje materiał, ale obrabiane blachy trafiają tutaj na te wagony rozładowcze, nie wracają na magazyn. Tutaj pokazane LU podłączone do magazynu ponownie, a tutaj jest takie ciekawe rozwiązanie, tutaj jest nasz laser podłączony przez Combo Tower Laser do magazynu Night Train, a tutaj jest jakiś laser innej firmy podłączony przez nasze LU do naszego magazynu Night Train. Czyli możemy również przez LU łączyć inne lasery, nie tylko naszej firmy do magazynu. Tutaj jest LU z kolei zasilane znowu z linią do rozkroju skręgu, laser z trzecim wymiennym stołem, znaczy przepraszam, to z dwoma stołami, to jest drugi stół, linia zasila LU w materiał, pobiera, podaje na wymienny stół, obróbka, wyjeżdża obrobiona blacha i jest odkładana tutaj na stół. Teraz Combo Tower Laser, czyli automatyzacja do laserów. To, co mówiłem tutaj, Combo Tower Laser oprócz tego, że jest magazynem, to również realizuje automatyzację procesu załadunku i rozładunku do lasera. Może być również wyposażony w taki transporter, gdzie obrobiona blacha zamiast być zmagazynowana, może wyjechać na transporterze i być, żeby operator mógł powyjmować blachę. Tutaj zamiast tego transportera może być również laser wyposażony w trzeci wymienny stół i wtedy zamiast transportera wyjedzie na trzecim wymiennym stole, realizując te same,
te same funkcje. Tutaj Combo Tower Laser z wpiętym laserem w pierwszą wieżę. Jeżeli są dwie wieże, to tak jak już wcześniej mówiłem, możemy łączyć inne maszyny, czy tnące, czy gnące. Tutaj jest pokazana ciekawa linia taka z dwoma maszynami z laserem. Laser Genius przez Combo Tower Laser, wpięty w laser i po osi Y jest podłączony przez robota LSR maszyna Combi Genius, czyli wykrawarka z laserem. Tu z kolei Combo Tower Laser spięty z naszymi dwoma laserami Platino Fiber. Pierwszy laser Fiber jest spięty do wieży wymiennikiem palet. Drugi i tylko jeden laser może być wpięty w wieżę. Jeżeli chcemy podłączyć drugi laser, to on do Combo Tower Lasera to musi być łączony przez LU. Tak jak tutaj, dwa lasery Platino, jeden wpięty w wieżę, drugi połączony przez LU. I dodatkowo oba, co ciekawe, oba lasery mają ten system LST, czyli sortują, stertują detale, a na magazyn wraca tylko ażur. Tutaj z kolei Combo Tower Laser podpięty jest do głównego magazynu Nine Train i Combo Tower Laser realizuje tutaj tylko, jest takim buforem magazynowym, gdzie główny magazyn zasila Combo Tower Laser materiałem tylko na przykład na kilka najbliższych programów obróbczych na jeden dzień. Już kończę, sorry. Sorry, przepraszam. Tutaj jeszcze LST, to już mówiłem, do Platino sortuje. Tutaj również LST sortuje, stertuje. Tutaj Laser Genius z robotem PSR, na bazie którego możemy budować linię. Tutaj z trzecim wymiennym stołem i z robotem PSR, który odbiera detale z trzeciego wymiennego stołu, sortuje, stertuje. Tutaj linia LBB, to jest pomyłka, nie LPBB, tylko LBB, budowana z laserem 2D, Combo Towerem, PSR-em, podłączona do magazynu, do automatu gnącego. Tutaj ta sama linia, tylko od drugiej strony zasilana z kręgu. Tutaj ta sama linia, tylko widok z drugiej strony. No i tutaj inna wersja linii LPB, LBB, czyli zamiast automatu gnącego prasa krawędziowa do obróbki grubszych blach. No oczywiście mamy całą rodzinę, żeby oprócz hardware'u również oferować rodzinę oprogramowania, która jest w stanie integrować nasze systemy z ERP-em klienta, żeby zapewnić Industry 4.0. I tutaj, a to już, sorry, przepraszam, nie mam czasu. To jest ten przepływ informacji. Muszę kończyć. I tak wyglądają. Także tutaj bardzo rozbudowany system, różne podłoże. Dziękuję. I tak przeciągnąłem, przepraszam.